do przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. W tym tygodniu chciałem Wam pokazać ile zarobiłem na stajkowaniu moich pierwszych Cardano na Shelly Testnet oraz trochę opowiedzieć o moich pierwszych fuckupach i dać Wam trochę wskazówki czego nie robić albo co robić, żeby nie oddelegować swoich tokenów na zły staking pool. Na początek, jak zawsze, pamiętajcie, że to, co mówię, to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Ja Was nie zachęcam do kupowania, stajkowania ani nie gwarantuję żadnych zysków. Przypominam również o moim poradniku dla początkujących. Jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania tego poradnika. Na pewno znajdziesz w nim dużo informacji, które będą dla Ciebie pomocne na początku Twojej edukacji w świecie blockchain oraz kryptowalut. Tyle z ogłoszeń. Przejdźmy teraz do mojego portfela JOROI na Shelly Testnet. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz przyciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Strasznie upierdliwe są te portfele. Dedalu, z tego co słyszałem, to tak samo. Ale musimy wziąć pod uwagę, że jest to na razie na testnecie. I niekoniecznie będzie działać prawidłowo. Od 3 dni zabieram się, żeby nagrać dla Was ten film, ale codziennie pokazuje mi w moich nagrodach oraz w tokenach oddelegowanych takie kółeczko, które się ładuje, ładuje, ładuje i nie może załadować danych. Ale dzisiaj udało mi się otworzyć portfel i wszystkie dane mam na moim dashboardzie. Także zacznijmy od początku. Wejdźmy w transakcję na samym dole tak jak możecie zobaczyć. Moje pierwsze tokeny ADA przesłałem na Shelly Testnet 19 grudnia zeszłego roku. Było to 2190 tokenów ADA. I od razu w ten sam dzień oddelegowałem na pierwszy staking pool. Tak jak tu możecie, możecie zobaczyć jest zapłacona prowizja 0,8 tokena ADA za oddelegowanie na staking pool. Ci z Was, którzy już stakują to pewnie wiedzą, że pierwsze nagrody otrzymujemy po dwóch epokach. Czyli po dwóch pełnych dobach od czasu oddelegowania, a później już jest cały czas... Co jedną epokę, czyli co jedną dobę. Po dwóch epokach, wchodząc w dashboard, zauważyłem, że moje tokeny są oddelegowane, ale w nagrodach cały czas mam zero. Bardzo mnie to zdziwiło i zacząłem szukać przyczyny, dlaczego tak się stało. I tu mój podstawowy, pierwszy błąd, pierwszy fuck up w stajkowaniu: jak wejdziemy w sobie w delegation, wybierzemy pierwszy lepszy staking pool, a może akurat nie ten, jest no, no description, powiedzmy ten, mamy link do strony internetowej. Szkoda, że nie przekierowuję ten portfel, ale możemy sobie go szybko przekleić. I tu na stronie mamy większość informacji, które nas interesują. Jest oczywiście akurat tutaj odniesienie do Twittera i do Telegrama, i tutaj na Twitterze, jak wszedłem na ich Twittera, nie pamiętam, czy to ten staking pool, ale pamiętam, że wszedłem wtedy na Twittera i tam wyraźnie było napisane, że ten staking pool jest offline, on nie działa, nic nie da nam zarobić. Ja tego nie sprawdziłem przed oddelegowaniem, straciłem swoje dwa dni oraz prowizję, którą musiałem zapłacić za oddelegowanie moich pierwszych tokenów. No ale dobra, już wiem, gdzie popełniłem błąd, także wychodzę, wyszukuję następny staking pool, wybrałem drugi staking pool i jak możemy tu zobaczyć w transakcjach, do drugiego przystąpiłem 22 grudnia zeszłego roku, również zapłaciłem 80 prowizji tokena ADA i dzień później wyjechałem na dwutygodniowy ponad dwutygodniowy urlop, a na urlopie nie zajmuję się takimi rzeczami, po prostu odpoczywam. Po powrocie z urlopu zauważyłem, znowu wchodząc w dashboard, że ja dalej mam 0 zarobionych tokenów ADA po dwóch tygodniach. Powiem wam szczerze, że trochę się zdenerwowałem. Nie bardzo wiedziałem tym razem, gdzie popełniłem błąd. Za bardzo się nie przykładałem do szukania tych staking pool, ponieważ miałem mało czasu a bardzo dużo rzeczy na głowie. I nie mogłem się tak do końca oddać w poszukiwaniu jak dokładnie delegować, żeby, żeby zarabiać cały czas tokeny ADA. No ale tym razem postanowiłem, że głębiej się zaznajomię z tematem i może w końcu uda mi się coś zarobić. Po paru godzinach na Telegramie, Reddicie, Twitterze itd. itd. trafiłem na taką stronkę. Jest to bardzo pomocna stronka jeżeli chodzi o stejkowanie na testnecie. Zostawię Wam link do tej stronki w miejscu na opis pod tym filmem. Na tej stronie mamy wszystkie staking pool. Tak jak możemy tu zobaczyć, jest aktywnych 529 staking pool. Na ten moment stakeowanych jest 10 miliardów tokenów ADA. Jest 31 epoka, kończy się za 7 godzin. Średnia stakeowanych jest 19 milionów. I jak zejdziemy sobie niżej, to mamy wszystkie staking poole oraz dokładne dane na temat każdego z nich. I jak możecie tu zobaczyć, jest tu opłata za każdy blok, jest tu opłata, którą musimy ponieść za stakeowanie aktualne ROI, ilość bloków wykopywanych podczas jednej epoki, na żywo ile tokenów ADA jest stake'owanych na danym stake pool oraz trend. Co bardzo mi się podoba, bo tutaj możemy z góry zobaczyć czy on jest rosnący czy spadający. Co tutaj najbardziej nas interesuje? Podstawową kwestią jest to, że po około 80 milionach stake'owanych ADA na danym stake pool staje się ono nasycone, a jeżeli staje się nasycone, to nagrody zaczynają spadać, i wtedy trend staje się spadkowy. To musimy mieć na uwadze przy doborze danego staking pool. Druga sprawa to to, że od około 3-4 milionów stekowanych ADA staking pool staje się dopiero rentowny, czyli dopiero wtedy daje nam cokolwiek zarobić. Musi on wykopywać bloki w każdej epoce oraz muszą być przydzielane jakieś nagrody. Ja na tej stronce znalazłem taki staking pool AAA, zaraz on się nam pokaże. I jest to ten oto pierwszy staking pool, do którego ja na samym początku oddelegowałem. To znaczy to był już mój trzeci staking pool. Zobaczcie, że on ma już 96,8 miliona stekowanych tokenów ADA i jest prawie 1% wszystkich tokenów stekowanych. Jego trend jest już spadkowy, ale jak ja do niego przystąpiłem, to był jeszcze wzrostowy i po pierwszych dwóch epokach zarobiłem 500% co może nie jest jakoś super zadowalającym wynikiem, ale pamiętajcie, że to jest w skali dobowej, w skali rocznej to by wyszło około tam 7-8%. Tutaj, nawet w nazwie tego staking pool, mamy napisane, że ilość stejkowanych tokenów Ada przekroczyła 80 milionów i zapraszają do mniejszych staking pool AAA i AAA2. A tak naprawdę to jest AAA2 i AAA3. I ja sobie ten AAA3 wybrałem staking pool teraz aktualnie. Jeszcze wczoraj na tym staking pool było ponad 5,5 miliona stakowanych ADA i trend był wzrostowy. Dzisiaj widzę, że ludzie zaczęli uciekać z tego staking pool i trend jest spadkowy, także chyba również będę uciekał z tego staking pool. Ale po dwóch epokach również dostałem nagrodę i również było to około 5-6 setnych procenta. Wtedy aktualne ROI było 26%. Te procenty bardzo szybko się zmieniają, trzeba mieć to na uwadze i wchodzić w miarę często. Codziennie, co drugi, co trzeci dzień trzeba wchodzić i sprawdzać jak rentowny jest nasz staking pool. Teraz jak widzę, że trend jest spadkowy, poczekam jeszcze 1-2 dni, jeżeli dalej będzie spadkowy, jeżeli ilość stakowanych tokenów będzie spadać. To oddeleguje swoje tokeny do innego staking pool. Na razie jeszcze przy nim zostanę. Z tego staking pool również dostałem tam około 5,6%. Szkoda, że nie ma żadnych historii nagród, które są przyznawane, ponieważ ciężko nam teraz określić, z którego, z którego staking pool ile otrzymaliśmy, ale z tego pierwszego rentownego, czyli trzeciego mojego już staking pool, otrzymałem około 1,1 tokena ABA. A dzisiaj otrzymałem drugą nagrodę i to jest 1,2%. Ponad 1,2 tokena ADA, właśnie na tym staking pool A3. Poczekam, jak zachowa się ten staking pool do jutra, i jeżeli trend dalej będzie spadkowy, tak jak już powiedziałem, to będę z niego uciekał i będę szukał nowego. I tutaj moje uwagi dla Was. Jeżeli będziecie szukać jakiegoś staking pool, przede wszystkim wejdźcie sobie na tą stronę, możecie sobie tu można usunąć, żeby były wszystkie staking pool widoczne, możecie sobie posegregować. Tak jak chcecie, czy według wysokości bloku, czy według rentowności, czy według stajkowanych tokenów. I tutaj możecie sobie wybrać dany staking pool. Pamiętajcie, żeby trend był wzrostowy, żeby ilość tokenów stajkowanych przybywała, żeby opłaty nie były za duże, bo tak jak możecie zobaczyć, niekiedy jest 100% opłat nawet. A później wystarczy albo skopiować nazwę i wyszukać sobie go po nazwie. Zaglądcie na Twittera na stronę internetową danego staking pool, czy nie ma tam żadnej informacji, że on jest offline. Jeżeli ma telegrama, wejdźcie na telegrama, zobaczcie przez 1-2 dni, czy społeczności przybywa i jeżeli chcecie zarabiać dobrze na stakowaniu, to niestety, ale dosyć często trzeba wchodzić i właśnie przeskakiwać między staking pool. W moim przypadku na tym portfelu, gdzie mam 2186 stakewowanych Ada, takie skakanie jest średnio opłacalne. Ponieważ przy stake'owanych 2186 tokenów ADA nagrodę otrzymuje jak lekko ponad 1 token, a prowizji płacę 0,8, ale to jest mój portfel taki pokazowy, żeby nagrywać filmy. Mam trzy portfele i mój podstawowy błąd to był taki, że na każdym portfelu oddelegowuję swoje tokeny do tego samego staking pool. Teraz już oczywiście tego nie robię, teraz każdy jest na, na innym staking pool i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Pochwalcie się, czy wy stajkujecie tokeny Ada, jak wam idzie to stajkowanie, jakie macie opinie na ten temat i procentowo, ile udało wam się zarobić. Jeżeli macie jakiś fajny staking pool, który daje fajnie zarobić, zostawcie jego nazwę bądź adres w komentarzu pod tym filmem, a z miłą chęcią ja i inni użytkownicy się do niego dołączą. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz przyciśnij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. A na dzisiaj będzie to już wszystko. Trzymajcie się. Cześć!